Jaka to melodia? Przekonajmy się! Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym jest nasz montażysta Dawid. Witam. Nie dziwnie tylko. Być po drugiej stronie, powiem wam, chłopaki. Tak, bo Dawid właśnie mówi, że na przykład ma problem z oglądaniem teraz tych odcinków, bo się wcale dobrze przy nich nie bawi. Bardzo klaustrofobicznie z tej strony, muszę wam przyznać. Tam mi się wydawało więcej miejsca miałem. To wcale nie jest tak, że jesteśmy więksi. Zupełnie tak nie jest. Proszę tak nie mówić. Dobrze, to moi drodzy, jeżeli chcecie zrobić coś fajnego, co nie obraża was ani nas, to możecie wejść na Instagrama, zobaczyć bardzo ładne, śmieszne zdjęcia. Zapraszamy gorąco, a my przechodzimy do zasad. W dzisiejszym odcinku będziemy odgadywali piosenki youtuberów, ale nie tylko. Hubert, co robimy? Youtuberów, piosenki, ale nie tylko piosenki. Dobra. Skupimy się na tym pięknym instrumencie. Dobrze. I będziemy odgadywać, co kto zaśpiewał, co kto zagrał. Różnie. Nie wiem, to kiedyś było to proste. Tak. Bo piosenka wychodziła raz na 5 miesięcy od jednego z najpopularniejszych youtuberów, zamykałeś oczy, rzucałeś lotką i trafiło w Stewarta albo w Blowka. A teraz? Teraz jest problem, bo od roku 2018, 2019 i 2020 pojawiło się mega dużo osób. Masa. A szczególnie dużo osób się pojawiło, które są znane na przykład z rzucania zdjęć na Instagramie, ale nagle są raperami. Dobra. Takie czasy, no, mam nadzieję, ale masz kontent. Inaczej, my gramy to na pozycji z Bandziem, takiej pozycji, że... Jachu musi wygrać. Jachu musi wygrać. Mam nadzieję, że nie przegram. Dobrze, zobaczyć siłę na niego. Ej, kurde, w sumie jakbyście grali we dwójkę na mnie. Dobra. Zobaczymy, jak będzie szło. Dobra, Huberto, to co? Pierwsza piosenka? Muszę wam tylko powiedzieć, że musicie naprawdę uważać, żebyście nie przegrali. Bo w tym odcinku mamy karę. O nie, będzie najgorsza kara. Muzyczną karę? Więc musicie się naprawdę... A ty będzie musieli śpiewać? Dobra, nie chcę. To jest straszne. Tym bardziej nie możemy przegrać. Jeżeli się czegoś boisz, zamkniesz oczy, już tego nie widzisz. To nadal jest, to nadal istnieje, ale tego nie widzisz. Ale przed słuchem nigdy nie uciekniesz. Nie możesz zatkać uszy. Ale nadal będziesz słyszał. Nie wiem. Dobra, okej. Okay. Dawaj, pierwsze pytanie. Co to za bicik? Wow! To była najgorsza. Nie mam pojęcia. Ja myślałem, że to będzie bardzo łatwe. Nie wiem, czy on tak specjalnie zagrał. Widzę, że świetnie się zapowiada, co nie? Jezu, kopię po pamięci wszystkich piosenek. Dobrze, to słuchajcie, rzucę wam podpowiedź. Dobra. Jest to piosenka z młodego sortu raperów. Youtuberów, tak? Youtuberów, raperów. No właśnie, bo może nie obrażajmy jeszcze aż tak, nie? Raperów, youtuberów? Młodego bądź małego. Mam tylko jedno. Tak, Mandzio? Nie. Jedyny młody i mały to jest mały Stewart Malutki, czyli Chucks. A wiesz, co to za utwór? A przepraszam, nie takie było pytanie. Tylko takie było pytanie. A, jaka to było melodia? To jest jaka to melodia, jaki utwór? Jaki on wymyślił, jaki był ten ostatni utwór, co on rzucił? Ten z koniem. No, ja wiem, jak się nazywam. Dobra, ja się poddaję. Young Chuck z Troja? Nie, to nie była Troja? To jedyny, który znasz! Czy to jest Young Chuck z Candy Love, ten jego cały, czy jak on tam miał? Candy i coś tam. To nie jest Candy Love, ale... to jest coś innego. Okej, bo ja myślę, że to jest to bardziej. Ale powiedziałeś, że to jest nowa piosenka jego. Nie, powiedział, że z młodego pokolenia. Z młodego pokolenia. Jakie on ma jeszcze piosenki? Jeżeli to jest on. No to znaczy, no nie zaprzeczył, że to nie jest on. Okej, dobra, ale dostajemy teraz ABCD, czy jak teraz to wygląda? Możecie dostać ABCD, ale będzie oczywista odpowiedź. Mogę wam powiedzieć tak. Dobra, to teraz chłopaki w gotowościach, żebyście byli, bo teraz kto pierwszy ten dobra. Odpowiedź A. Warwi tak poprosimy. Czy to jest Young Multi i Fast Life Sharki, 9 żyć? Czy to jest B, Lil Narcyz, Dis na Walentynki? Czy to jest C, Lil Masti, Illuminati? Byłem pierwszy. Czy to jest D, Young Chucks, o co chodzi? Ja już dawałem D wcześniej. Ale ty ja dałem pierwszy. Co? Ja, skąd ty, kiedy dałeś D? Skąd ty wiedziałeś, że jest D? Bym przeczytał 3 tonem, który sugerował, że nigdy nie było odpowiedzi D i ty dajesz D, człowieku. False start. Nie, no Jachu był pierwszy i to jest Young Chucks, o co chodzi. Dobra, Mandziu, teraz już oficjalnie. Bo oni... O! Ale ja bym w życiu nie podgadł po bicie z tego. Dlatego to jest zabawne. Starczy. Już wystarczy. Pamiętajmy, że jeszcze są osoby, które pracują nad nami. Nie zmuszajmy ich do tego. Dobra. Przepraszamy bardzo. Dobrze, to idziemy do drugiego pytania. Co to za piosenka? Hey.
Dzień dobry. Łukaszu, dzień mówiłeś o tym, że nie chciałbyś tych nowych piosenek. Niestety jest to nowa piosenka. Jest to mój dobry kolega z dawnych lat, Kacper Błoński. Tak. Największy polski crusher. To nie jest Kacper Błoński. Co? Jak mnie to cieszy, jak ty z przekonaniem mówisz, próbujesz zgadać i się tylko wywala z jednego boku na drugi, po czym dajesz odpowiedź, która nie była zaproponowana, Jezu, i zdobywasz punkt. Czy to jest odpowiedź na Crusher od Isamu i od jego kumpla, która się nazywa... Pasze, tylko... Jezu, co on jadł? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie, to nie jest Isamu. Nie, to jest Isamu. Okej, dobra, teraz odpowiedź Madzie jeszcze, bo Madzie jeszcze. Tak, Madzie swoje. Dobra, były jakieś remiksy tego jeszcze? Był jeszcze jeden remix tego. Mogę odpowiedzieć? Nie, no proszę. No możesz. No Dany Ferreri. Tak, to jest Dany Ferreri. To jest odpowiedź Danego Ferreri. Nie ma żadnego... Crusher się nazywała, ale oczywiście on mówi o Crusherze. Karczek. Czemu nie znalazł? No bo to powiedział nazwę. Karczek. Bo ja bym nie powiedział nazwy i dostałby punkt za wykonawcę. Nie, Karczek, bo on nagrał muzykę Karczek. Ale dobrze, grillowaniem ze wszystkim. Cyk, dawaj. Jeden punkt idzie do ciebie, Ignacy. Dobrze. Idzie do drużyny mniej więcej. Przepraszam, było ustalone już. Dobra, okej, spoko. Bo boję się, że tak też się będzie musiał skończyć, bo ja to zdeklasuję tu. Dobra, to co, następny? Tak. A nie podpowiem wam. Zobaczymy, co będziecie wiedzieć. Dobra. Te dźwięki brzmią tak inaczej, że nie jestem w stanie kojarzyć ich z niczym. Ja wiem, co to jest, bo to jest melodia, która... Dobra, nie mówię nic, bo znowu się wywalę. Klot słucha Ezakwi. Tak. Tak, to jest ta, bo to była melodia z tego, no. Tak, bo to było Stamagotchi, dobra. To zacząłem kojarzyć. Tak, to była melodia Ej, to pianinko jest totalnie trudniej odgadnąć. Jest okropne. Straszne jest. Jest straszliwie trudne. Co to za utwór? Wszystko brzmi źle. Nie jestem w stanie rozpoznać, jak słyszę tak przekręcone dźwięki. To naprawdę brzmi, jakby te dźwięki były przerzucone może 4 razy przez render. Zostały przerzucone 4 razy przez pianinko. Może to jest tak, 10 zł. Przegrany tej konkurencji będzie musiał 24 godziny spędzić na słuchających na słuchawkach. To jest dobry pomysł. Domyślne muzyki z tego pianinka nie są aż takie tragiczne. Pójdź jakoś elevator music, którą tam masz. Do myślenia. No zobacz, do myślenia, dobra. Zawsze mówiliście, że mniej więcej nie ma muzyki. No właśnie, jest teraz macie. Proszę, to dla was. Najgorsze, że pasuje. Nie. Nie wiem. Ja proszę, podpowiedź. Potrzeba jakiejś. Dobra, wyłączę lewej. Dobra, podpowiem wam wykonawcę. No. O, super. Jak się go dotknie w wodzie, to może nieźle poparzyć. Meduza... Jezu, jak się ten jego kawałek nazywał? To nie jest to. A kogo innego dotkniesz w wodzie? Kogo innego dotkniesz w wodzie, się poparzysz? To nie jest ta piosenka, co myślisz. Tak mi się wydaje. To jest ta piosenka. A zagraj to jeszcze raz. Czy to była ta piosenka, w której on rapuje, żeby... To jest Meduza z tym kurde raperem, co oni mieli tego crossa... To jest ta piosenka, gdzie on rapuje, żeby traktowali go jako poważnego rapera i o tym to jest ta piosenka. Nie, ja nie znam tytułu, no mogę powiedzieć, że to ja jest Meduza. Ja wiem tylko, że Meduza... Dobra, no. No nie, no to nie tyle, ja nie znam Ja znam tylko jedną piosenkę, że oni ciągle żyją netem, ale to nie jest ta piosenka. To nie jest ta piosenka. ABCD, go. ABCD poprosimy. A tam jest pewnie Meduza, tylko jeden, nie wiem, przygotujcie. Dobra, elo. Znaczy mi się wydaje, że chyba za autora możemy wydać jeden punkt Ignacemu. Fajnie, że w pierwszej rundzie... Mandziu, gramy w teamie. Wiem, ale w pierwszej rundzie jeszcze nie graliśmy. Ale już gramy. No dobrze. Tak mi się wydaje, że chyba... W pierwszej rundzie to by Jaku nie miał, tylko mniej więcej by miało. Ja też jestem przeciw temu, jak coś. Ja komisyjnie, mocą kierownika produkcji, uważam, że za to pytanie dodamy jeden punkt. Dobra, ale to brawo Ignacy. Brawo. Ale to było... To był rzeczywiście Meduza i to był uczony błędem. Uczony błędem. Wow, nie wiedziałbym nigdy. Nie ma szansy. Chodzę po mieście, w którym od dawna słuchany rap. Wiesz, taki klimat był tu z nami od najmocniej. Tak. Swoją drogą bardzo dobry beat, tak w ogóle w tle. Tak, tak. No, tak bez żartów. Ale w ogóle bym tego lepiej nie miał. Polskie szare bloki! To właśnie my mieliśmy ciężkie życie! YouTube money! No przepraszam, dla mnie każdy polski rap, przepraszam, nie każdy, ale znacząca większość polskiego rapu brzmi w ten sposób. Słuchajcie, państwownicy, proszę, zróbcie to. Dobra. Znam to. Yeah, dobra. Tylko jak to nie jest oryginał tej nuty, to cię zabiję, to nie wiem, co ci zrobię. To jest...
Ekipa XVBros przejmujemy YouTuby. Co? Tak. Ale się Psycho chyba... Couple przejmujemy TikTok. Nie, nie, to nie może być to. Nie, to jest ekipa VIP. Nie, no, ale nie, ja miałem rację. Z czego pochodzi... Dobra, teraz tam pytanie techniczne. Z czego pochodzi sample tego? Tam to... jest taki plak. A to ja to analizowałem i to brzmi bardzo mocno, to Tede, kiedy Captain. Pokażę a coś zagra... Co? Bo coś kojarzy bardzo to muzycznie, ten little począt. Big, Little Big I'm Okay. Właśnie, refren. Dziękuję ci, tak, się, tak, bo tak, właśnie tak. Słyszę coś, co nie jest polską piosenką. Tak, stanowczo, stanowczo. Dobrze. Ale to brzmi tak. Dobra, to idziemy do drugiej rundy. W rundzie drugiej skupiamy się na tym, co najlepsze, czyli na intrze. Mhm. Od jakiego youtubera pochodzi to intro? Okej. Okay. Okej, okay, to może być szansę. Okej, okay, tutaj możemy powalczyć, tutaj możemy powalczyć. Dobra, dobra, dobra. Kto pierwszy podnieście rękę do góry? Powiem ci tak jeszcze, Yahoo, że w sumie, jeżeli gramy tylko na dwa teamy, team mniej więcej, team Yahoo, mniej animowania, wiesz o co chodzi. Więc się powinieneś cieszyć. Dobra. Dobra. Teraz to rozdzielimy i będzie połączenie tego i tego. O jest, to było. Dobra, intro. Od jakiego youtubera jest to intro? Od kogo to było? Jezu, pamiętam, od kogo to było? Mózgu! Od kogo to było? To jest DJ Palasa i 345, czy jak on... Nie! Nie, to jest dużo starsze! Ale proszę, swoją drogę, od czy... O Jezu, nie! Interka youtuberów są gówniane, może już ty mój te muzyczki. Eliminacją. Eliminacją. To na pewno nie jest Rezi, bo Rezi nie... Nie, 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 to żaden nie jest tych. Dobra, to widzę, to dobra. Nie jest żaden? Stare czasy, dobra. Nie, starsze było. Ja się naprawdę ja się zastanawiam. O, może to był vlogowy. Człowiek z Wyżyn. To był ktoś vlogowy. Zastanawiam się, czy to nie był ktoś. Potrzebujecie podpowiedzi? Tak. No, klocki. No tak, w jakim kolorze przy Minecrafcie? Pomarańczowy? Kto był pomarańczowy? Kto... Jest taki zdechły mem po prostu. Że z tym co? Kolorem. No Gargamel, to był Gargamel i to była jego podniosłem. Seria. Podniosłem. Podniosłem. Z tego, ale serię, nazwę serii chcę powiedzieć. Czy to jest Achus? Nie. Nie, nie, nie. A on tak? To... Gargamel. Tak, to jest Gargamel. A, ale to jest... Jeden z siedmiu? Tak, jeden z siedem. Jeden z siedem. To był Gargamel, jeden z siedem. Jeden z siedem, to jest bardzo ważne. Ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że to jest tego muzyczka. Nazwę też nie. Dobra, ty mniej więcej zbiera kolejny punkt. Bo ja zacząłem chodzić już w głowie, to nie jest tylko zgadnięcie, tylko nazwę serii trzeba pamiętać. Okej, okay, dobra, tak. Dobra, dobra. Nie, wystarczy podać youtubera. Dobra, okej. Okay. Dobra. Pytanie drugie. Do kogo należy to intro? Dawid? Dobra, nie chciałbym teraz się wywalić i powiedzieć, że to, to jest Minecraft Blow, tylko Minecraft Hero chyba za serio się nazywa. Jak leci! Minecraft Blow. Nie, to jest nowe intro Blowa chyba, po prostu. Tak? No, ale no, youtubera odgadłem, tak? Czy nie? Nie do końca, nie odgadłeś youtubera. Ponieważ jego kanał nazywał się inaczej w momencie, w którym to intro pojawi się na kanale. Dobra, podnoszę rękę, hello. Dzień dobry, można dwa razy pod rząd prosić? Nie? Chyba nie, ale no dobra. Mandzio? Blołek? Nie! Ale to jest Blołek! Dobrze, Dawid, 4 do 5. Ej, godzinę! Znaczy, jestem z wami. Co? Czuję się oszukany. Nie w swoim programie. Młody youtuber masakrowany przez dwie stare wygi. Kierownik produkcji, ewidentnie to jakieś... No, przepraszam, on jest kierownikiem produkcji kanału Niemiec, czy kanału Yahoo Produkcje. Dokładnie. No właśnie. Gra pod swoje. Dokładnie. Dobrze, poprosimy dalej. Czyli co, punkt leci do was takim razie. Nie więcej. 4 do 5 już jest, tak? 4 do 5. No blisko, zobacz. Ale parak przepierdziela. Widzisz, tak się właśnie kończą butni youtuber. Nie może tak być. Czas na trzecie intro. O, Mancio? TV gry. Tak, to jest TV gry. Nice. Nice. Remis. Mniej więcej wielki comeback. Powiem tak. I dla nas ich docemu się udało w Minecrafcie wygrać. Czasem tak bywa. Wcale nie są ustawiane odcinki, pozwolę sobie przypomnieć. Słuchajcie, to wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć wam, co będzie karą, jeżeli przegracie. Bo wy remisowaliśmy, jest 5 do 5. Karą osoba, która przegra, albo zespół, który przegra, będzie za karę musiał zaśpiewać piosenkę youtubera. Nie! Jaką? Najlepszą, ukochaną przez wszystkich, Bombside A. Refren będzie do zaśpiewania. Dobrze, bardzo dobrze, nie mam z tym problemu. Śpiewałem to już dużo razy. Nie mogę tego zrobić. Tylko on teraz chore gardło. Będziesz to śpiewał, Yahoo, zobacz. Nigdy w życiu nie śpiewałem. Nawet na żadnej lekcji muzyki przeżyłem przez całą szkołę, nie śpiewałem ani razu. Będzie miał zwolnienia z muzyki, słuchajcie. Zawsze się coś wymyśliło. Dokładnie, dawaj. Jeszcze dwa intro do końca. A co, to wszyscy śpiewamy? Tak. To będzie najlepsza opcja. Ja z wami zaśpiewam.
Dobrze. Teraz dwa intro jak do końca. Jak to Hubert śpiewa. O nie! Ej, to grałem po Trevis. Dobra, grałem po Trevis. Żeby dostał zakładać. Stać na to. Nie odpowiadam na żadne pytanie. Nie, raz ja, raz wy. Nie, bo nie będziemy wiedzieć, czy dobrze, czy nie. Raz my, raz ja. Tak, a bo was nie odpowiedzmy w ogóle i Hubert zaśpiewa. Konspira. No dobra. No dobrze. Zaraz puść intro. Czyje to intro? Ja wiem, kogo to jest intro, kurde, nie wiesz? No ja wiem, kogo to jest intro, ale mieliśmy się nie zgłaszać. No to nie, no to... Ja dobra, czyje to jest intro? DJ Palasite. Nie, to nie jest DJ Palasite. Mandzio? To jest moje intro. No nie, jest! To jest Mandzio! Miałeś nie mówić. A przepraszam, ty zgadłeś i nie zgadłeś. Tak, to jest Mandzio. Ale jak specjalnie powiedziałem źle. Nie, powiedziałeś specjalnie źle, powiedziałeś przekonanie. Ja wiem, że to jest twoje intro, wiedziałem o tym. A, dobra, okej, dobra, to następne. Teraz proszę zgadnij. Teraz zgadnij. Ja tutaj widziałem próbę Jachu zdobycia punktu, a później grożenia nam. Nie, no specjalnie się spojrzałem, że wiedziałem, że to twoje intro, a potem powiedziałem, dobra, to zmienię ten, powiem kogoś innego. Tak, mniej więcej na prowadzeniu, czas na ostatnie intro. Ignacy? Nie. Dawid był pierwszy. No. O, dawaj. Dobra, Igor Ignacy. Tak, to jest Igor Ignacy. Ignacy, dokładnie, Igor Ignacy. Pogadnie wiem. Czy się składa, że jest remis? Tak. Tak, tak się składa, że jest remis. Ajajajajaj. I co teraz? Sekcja kary nagrody? Na sekcję kary nagrody. Dobrze, Hubert, to... Czekamy. Ułamku sekund strzał, kolejny teropad, w mych dłoniach desert strike, wbijam na bombsite'a. Brawo! Brawo, Huberto! Moi drodzy, jeżeli wy chcecie być tak samo odważni, możecie również zobaczyć nasz odcinek, który był u Jacha. W tym momencie gdzieś jest tutaj, w karcie ładnie zmontowany. Widzimy się w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć!